Jan Ryłko, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej. Celem nie tylko spotkania, ale celem działalności Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej jest informacja, przekazanie informacji na temat zbrodni katyńskiej, ponieważ świadomość tego wśród Zaolziaków i w ogóle Czechów tu w Republice Czeskiej jest dosyć mała i prawie że żadna, więc z tego też powodu robimy te prelekcje, między innymi także i w szkołach podstawowych, żeby dzieciaki wiedziały w ogóle, że cokolwiek takiego było, ponieważ za moich młodych, pięknych czasów to niestety był temat tabu, nie wolno było na ten temat rozmawiać, więc staramy się teraz, żeby w szkołach podstawowych dzieciom pokazać, co to było, no i uczulić ich na to, że to nie jest tak, że to było kiedyś, bardzo dawno temu, a dzisiaj to już się nie stanie, bo możemy się popatrzeć za wschodnią granicą, co się dzieje i właściwie to jest dokładnie to samo, co było. Do wszystkich 10 szkół podstawowych, pełnoklasowych, to znaczy 1 do 9 i tam w tych szkołach prowadzę te prelekcje po uzgodnieniu oczywiście z dyrekcją i z nauczycielami historii przeważnie. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska powstało w 1992 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Jednym z założycieli tej rodziny katyńskiej była moja mama Stanisława Ryłko. No i była wiceprezesem tego stowarzyszenia przez długi czas. No a w chwili obecnej do naszego stowarzyszenia należy 55 członków. Z roku na rok jest nas mniej, ale z drugiej strony przybywają nowi, którzy się dowiadują o tym, co my robimy i że my w ogóle jesteśmy i że istniejemy. No więc na razie mamy 55 członków. Zależy nam na tym, żeby spotykać się coraz częściej, albo przynajmniej raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. No i spotykamy się i ustalamy plan działania. Mówimy, co będziemy robić, co zrobiliśmy. No i staramy się po prostu działać. Staramy się być obecni na wszystkich ważnych uroczystościach, czy to na żwirkowisku, czy na innych ważnych uroczystościach na Zaolziu. No i chcemy się pokazać, że jesteśmy tu i cały czas będziemy się starać o to, żeby zaistnieć i żeby być, żeby ludzie o nas wiedzieli. No a czasami też musimy walczyć o historię, chociaż dzisiaj to już wydawałoby się, że to nie ma o czym mówić, no ale jednak się okazało, że jednak trzeba cały czas się starać, ponieważ są takie zakusy, szczególnie ze strony komunistycznej strony Czech a Morawy, których to szef podważa w ogóle zbrodnię katyńską, że to nie Rosjanie, tylko że to Niemcy zrobili. Także chociażby się wydawało, że już tyle lat po wojnie, 80 lat po wojnie, a cały czas znajdują się tacy pogrobowcy, którzy opowiadają te bzdury i dlatego trzeba tu być, trzeba o tym mówić, trzeba tych ludzi uświadamiać. No i takie jest nasze zadanie. Te prezentacje ja przygotowałem sam, no bo co tu dużo mówić, to jest taka moja sprawa sercowa, więc starałem się przez jakiś tam okres czasu pozbierać materiały te, które mam do dyspozycji, które są moimi prywatnymi materiałami, zresztą wszystkie materiały, które tutaj są, to są moje prywatne materiały, które w naszym domu zostały. No i ta prezentacja, znaczy ten układ cały, to wychodził z mojego poczucia odpowiedzialności, z mojego serca, tak jak to czuję. Jest to tylko i wyłącznie moje odczucie. Każdy może się do tego odnosić w jakikolwiek sposób mu się podoba. Natomiast to jest moje spojrzenie na tą sprawę. Oparte to jest na faktach, to nie jest na tym, co mi się wydawałoby, albo co by mi się wydawało, albo co mi się chciało wydawać. Nie, to jest to całą tą prelekcję konstruowałem w oparciu o fakty, które mam do dyspozycji. Zresztą zawsze na każdej
tej prelekcji. Ja te fakty przedstawiam, prezentuję. Prezentuję również książki, które zostały napisane nie tylko przez polskich, ale teraz też i przez czeskich autorów, oczywiście po 1989 roku. No i zwracam uwagę także na te filmy, które są do dyspozycji, szczególnie na te, które robiła czeska telewizja Ostrava, czyli tak to wygląda. No a na koniec tam później takie moje prelekcje, jest taki mój osobisty jeszcze wkład. Mówię o tym szczególnie tej młodzieży szkolnej. Mówię o tym, co to w ogóle, pytam się, co to jest w ogóle patriotyzm. Czy ci, którzy tam w tym Katyniu zginęli, czy to byli patrioci? Czy patriotyzmem można nazwać bieganie po ulicach z polskim sztandarem, z pochodniami i rozbijać okna wystawowe? Dlatego zwracam na to uwagę, uczulam to młodzież, że przejawem patriotyzmu takim lokalnym, tutaj, teraz, zaraz, w tej chwili może być to, że wchodząc do sklepu powie dzień dobry, a nie dobry den, a wychodząc z sklepu powie na głos tak, żeby go było słychać, do widzenia, a nie na shledanów. I to zupełnie wystarczy.